Dość dobrze sobie radzimy z asertywnością, z wyjątkiem sytuacji asertywności wobec tych na górze, wobec szefów. Taki mam wniosek z rozmowy z liderami w tym tygodniu. Rozmawialiśmy o asertywności, i wiesz, z zespołem sobie radzimy, nie popadamy ani w agresję, ani w uległość, ale jak szef przychodzi, się pojawia pustka w głowie, zgodzę się na wszystko, co on chce, a potem się okazuje, że kurczę tyle roboty, nie będę w stanie zrobić, ludzie będą czekać przeze mnie ze swoimi zadaniami, a ja się głupia, ja się głupi zgodziłem na to, co szef chciał. Pytali mnie, czy jakieś mam doświadczenie w tym zakresie. Radziłem sobie raz lepiej, raz gorzej z asertywnością wobec mojego szefa, ale kiedyś wyczytałem, o Kowaja, świetny pomysł. Mieć zawsze przed sobą listę tego, czym się zajmuje ile to czasu zajmie. Przychodzi szef, mam pustkę w głowie, jesteś zajęty, jestem. Co robisz? Co ja robię? To robię, to robię, to robię. A wiesz co? Ja kogoś innego proszę o pomoc, bo to faktycznie dużo ważnych rzeczy masz do zrobienia. Także, jeżeli masz problem z asertywnością wobec tych na górze, wobec swoich szefów, to może warto zastosować ten stary trik, czyli mieć zawsze przed sobą listę tego, czym się zajmujesz, czym jesteś zajęty. To jest zwykle święte, świetne antidotum na to, gdy szef pyta, co robisz. A jeżeli to ty jesteś szefem, który przychodzi i widzi pracownika, który ma błędny wzrok, pustkę w głowie, to może poproś, żeby przyszedł za godzinę z listą zadań, które ma do zrobienia i wtedy wspólnie ustalicie, czy będziesz go prosić o pomoc.